zwisający swobodnie pręt o długości H ma możliwość obracania się wokół osi prostopadłej do niego i przechodzącej przez jego górny koniec w punkcie O. Znowu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy masa bryły jest rozciągła w przestrzeni. W związku z tym będziemy rozpatrywali zmiany energii mechanicznej, jakich doznaje środek masy naszego pręta. W chwili początkowej pręt uzyskał energię kinetyczną ruchu obrotowego, gdzie I to moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego górny koniec. Po obrocie o 180 stopni zwróćcie uwagę, że środek masy wzniósł się na wysokość H. W tym najwyższym punkcie środek masy nie posiada energii kinetycznej, ale w zamian uzyskał tyle samo energii potencjalnej grawitacji. Piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej dla środka masy. Jego kinetyczna w chwili początkowej jest równa potencjalnej grawitacji w chwili końcowej. Za I wstawiamy wzór, który wyprowadziliśmy w zadaniu 366. Wzór na moment bezwładności pręta względem osi prostopadłej do niego i przechodzącej przez jego koniec. Zobacz, co tu można zrobić. Można uprościć masy kwadrat H z H i wyznaczyć poszukiwaną wielkość, czyli omega 0.